Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W cyklu, który przed nami, mamy mówić, czy powiedzieć sobie słów parę o formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, zwanej często niewłaściwie mszą trydencką albo mszą starą. Nie ma mszy starej i nowej, jest ciągle ta sama, odprawiana na różne sposoby, zwane rytami. Te sposoby wykształcały się w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawały. Natomiast wszystkie łączy jedno, mają swój początek w wieczorniku i są uobecnieniem tego, co stało się na Golgocie, więc ofiary krzyżowej Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza święta, każda jest, warto to sobie często przypominać, uobecnieniem, nie powtórzeniem, nie jakąś pamiątką, ale właśnie przywołaniem na ołtarz wydarzenia z Golgoty. Można tak powiedzieć, że w czasie mszy świętej rozsuwa się kurtyna czasu, natomiast Golgota ogarnia wtedy swoją powierzchnią ołtarz, na której sprawowana jest Najświętsza Ofiara, i w sposób dla nas niezrozumiały, niepojęty, ta ofiara Chrystusa, ta sama z Golgoty, uobecnia się w duchowy, mistyczny sposób na ołtarzu. Potem oczywiście jeszcze spożywamy, bo po to jest także, abyśmy życie mieli, jak mówi Pan Jezus, mieli je w obfitości. We mszy świętej, w każdej, stajemy z Maryją i uczniem umiłowanym Janem pod krzyżem. Msza święta jest dla nas taką przestrzenią adoracji. Maryja i Jan w ciszy adorowali cierpiącego Pana. Można powiedzieć, współcierpieli z Nim, byli przy Nim sercem, duszą, ciałem, umysłem, cali w tym, zatopieni. I do takiej adoracji w każdej mszy świętej zaprasza nas Chrystus, abyśmy byli przy Nim, tak jak Maryja z Janem. Jest jeszcze jedna postać, Łotr nawrócony, z którym możemy, tak jak on, powiedzieć: Panie, wspomnij na nas, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. Msza święta była początkowo bardzo prostym obrzędem. Pierwsze opisy mamy u świętego Justyna w drugiej połowie II wieku. I do tych prostych obrzędów właśnie dodawano różne jakieś dodatki, które miały ją upiększyć. Wszystko po to, aby ten najważniejszy moment, którym jest właśnie przeistoczenie, wyeksponować, podprowadzić ku niemu, ukazać całą doniosłość i głębię, powagę i znaczenie tego właśnie jednego momentu w czasie mszy świętej. Więc warto to sobie też uświadomić, że liturgia jest jedna. Ona jest, można tak mówić, własnością Chrystusa. On ją nieustannie celebruje na Golgocie, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To jest Jego własność, w której nie mamy prawa właśnie niczego zmieniać. Możemy coś dodać, coś ująć, coś, co jest formą, która bardziej uwydatni pewne sprawy. Natomiast zasadniczy rys, męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa muszą pozostać te same. prawda o zbawczej śmierci Chrystusa, prawda o mszy świętej jako uobecnieniu ofiary Golgoty, to pozostaje niezmienione. Dlatego na przeciągu dziejów różne elementy mniej istotne, które ludzie dodawali, mogły być zmieniane. Natomiast cały czas powinniśmy o tym pamiętać, że liturgia, formy liturgiczne, właśnie formy, to jest nieustanny rozwój, nigdy zmiana. Nic nie możemy zmieniać w tym, co ustanowił Chrystus. A rozwój sprawia, że pewne elementy dodane kiedyś mogą być niezrozumiałe dla ludzi kolejnej epoki. Wtedy mogą być zmienione, zmodyfikowane, może być dodane coś innego. Jak zobaczymy, będziemy mówić jeszcze o rozwoju rytu rzymskiego i wtedy mówimy o pewnym procesie rozwoju liturgii, nigdy o zmianie. Wystarczy na początek, byśmy sobie naprzód uświadomili to, o czym mówimy. Golgota, śmierć Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, to wszystko uobecnia się w liturgii mszy świętej w każdej, na wschodzie i na zachodzie, w rycie antiocheńskim, jerozolimskim, aleksandryjskim czy rzymskim. Chciejmy więc wgłębić się w tę tajemnicę jedyną i niepowtarzalną, po to, by dostrzec jej piękno, jak wspomniałem, głębie znaczenie dla nas, żebyśmy uczyli się w każdej mszy świętej rozpamiętywać, adorować Chrystusa dla nas umierającego, dla nas się ofiarującego i mogli też przyjąć od Niego łaskę, dar przemiany wewnętrznej, po to, byśmy życie mieli, bo temu celowi służy msza święta. Ona jest dla nas, nie dla Boga. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam na kolejną część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.